Jego myśli, uczucia i zamiary. Lub jej myśli, uczucia i zamiary. W zależności od płci, od waszej osoby ukochanej, o jaką pytacie, tak? Czyli można to nazwać równie to czytanie myśli, uczucia i zamiary waszej osoby ukochanej. Witam serdecznie, kochani państwo, na wróżba. Na mojej wróżbie tutaj z kart Lenormanda. To jest jedna wróżba bez wyboru grup i kart, więc proszę oglądnąć od początku do końca, kochani. I po prostu będzie to, wiadomo, wróżba kolektywna. Ja zapraszam was, moi kochani, jak najbardziej do komentowania, czy ta wróżba z wami rezonuje w jakim stopniu. Zapraszam was oczywiście do lajkowania z łapką w górę i do subskrypcji. Jeśli jesteście tutaj nowi, to proszę zostańcie z nami i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Również na wróżby indywidualne zapraszam was. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, w filmikach, pod filmikiem, w komentarzach. Napiszcie mi, ja wam dam informacje od razu, jakie wróżby indywidualne robię. Są one na podstawie zdjęć waszych dat urodzenia, dlatego są dokładniejsze. Zapraszam na wróżby indywidualne. Kochani moi państwo, teraz skupmy się bardzo mocno, każdy na swojej osobie ukochanej. Jego myśli, jego uczucia, jego zamiary. Dobrze. Już tutaj w podstawie kart, w przełożeniu jest krzyż, czyli na pewno jest to relacja dla niego ważna i wy jesteście osobą jakby z przeznaczenia ważną dla niego, istotną. Niemniej jednak nie jest to łatwa relacja, jako wychodzi również krzyż pański, tak, który dźwigacie. Także tutaj owszem, ważna, istotna, ale niełatwa. Myśli osoby ukochanej. Drzewo, skała, ptaki. Drzewo mówi o tym, że w jego myślach jest, by te spotkania, by ta relacja się rozwinęła, ustabilizowała, uleczyła i była mocna, tak jak ten dąb tutaj, tak? Czyli mocna, stabilna, trwała, długotrwała. Ale tutaj są pewne blokady, trudności, mozolna droga, dużo pracy nad tą relacją. Tutaj są też pokazane jego blokady mentalne, które blokują tutaj rozwój, tak, tej relacji. Też jakby coś, co go przygniata, ta relacja w pewnym sensie go przygniata, bo być może jest właśnie dużo pracy, wymaga to, nie wiem, lub jest skomplikowana, trudna i to go właśnie tutaj przygniata. I o tym oczywiście chciałby on porozmawiać, coś wyjaśnić, tak? Co go przygniata, jakie są przeszkody, co przeszkadza w rozwinięciu tej relacji. O tym chciałby porozmawiać i na pewno chciałby tej kontaktu, komunikacji, by przegadać, no tutaj porozmawiać o tym, co się ewentualnie, nie wiem, czy stało, jakaś blokada, nie wiem, coś tutaj hamuje waszą relację i myśli on o rozmowie. Jego uczucia. Bocian, wieża, klucz. Ok. Czyli bocian chciałby emocjonalnie, by rozwinęła się ta relacja pozytywnie, by poszła w dobrą stronę, by wszystkie te trudności się dobrze rozwinęły. Jest tutaj
Nie wiem, coś się między wami zepsuło, rozwaliło, rozburzyło i trzeba byłoby to budować jeszcze raz od nowa, tak? Od zupełnie od początku, cegiełka po cegiełce, ponieważ tu się ta, nie wiem, relacja totalnie rozwaliła, tak? I tutaj on szuka klucza, czyli rozwiązania do otwarcia jeszcze jednej szansy, jeszcze jednych drzwi, jeszcze jednej próby, jakby tutaj, żeby to odbudować, co się zawaliło, tak? Czyli tutaj emocjonalnie chciałby, byście się znów na siebie otworzyli, by otworzyła się znowu jakaś tutaj szansa na spotkanie, na rozmowę, tak? Ponieważ tu mamy klucz i ptaki, czyli szansa na rozmowę, na dobrą komunikację między wami, by odbudować to, co teraz runęło nagle, no i by pokonać tutaj te blokady. Zobaczymy teraz zamiary. Statek, słońce, o i lis, niestety, jest tu jakiś fałsz rzeczywiście. Statek to oczywiście, jeśli dzieli Was jakaś odległość geograficzna, nie mieszkacie na przykład w tym samym domu czy miejscu, ulicy, to tutaj chce ta osoba się z Wami spotkać, chce wyjaśnić sprawy i chce, by było wszystko pięknie, pozytywnie, gorąco, namiętnie, no dobrze, tak, między Wami, ale jest nie do końca tutaj prawdomówny, szczery, nie do końca jest tutaj to wszystko być może uczciwe po prostu. Jest jakieś kłamstwo, jakiś fałsz, jakaś nieszczerość, jakaś toksyczność, egoistyczność, coś, co zatruwa tutaj ten dobry rozwój Wasz, te spotkania, tak? Fuchs, czyli lis, mówi o jego, nie wiem, albo zdradzie, nieszczerości, nieuczciwości, być może niewierności, kłamstwie, czy jakimś fałszywym zagrywaniu tutaj. Dlatego nie do końca jego, być może komunikacje, zapewnienia o, nie wiem, chęci uratowania tej relacji, chęci dobrego rozwoju tej relacji, długotrwałej relacji, nie do końca jest to wszystko szczere tutaj, to co mi się pokazuje. Nie do końca jest to takie prawdomówne i uczciwe. Coś tutaj rzeczywiście jest, nie wiem, z jego strony zagrywane, tak? Albo on też myśli, że coś jest fałszywego w tej relacji, co oczywiście blokuje tutaj rozwój tej relacji, tak? No i takie wyszły nam karty, kochani. Także napiszcie mi w komentarzach, czy rezonuje z Wami, postawcie łapkę, czyli lajka i dziękuję Wam serdecznie za obecność, pozdrawiam, zapraszam ponownie na mój kanał, oglądajcie wróżby kolektywne i bądźcie tutaj na moim kanale ze mną. Do usłyszenia już wkrótce.